Zaczynamy. Spring, Jakarta i CDI. Inne patologie. Wielka sesja nienawiści. Starałem się ją przyciąć, tak żeby mnie nie wyrzucili. Zobaczymy, czy mi się udało. To znaczy powstrzymuję chyba największe przekleństwa. Zobaczymy. Jestem Jarek Ratajski, włóczę się po konferencjach, ale tak naprawdę to jestem głównie programistą. Większość czasu na szczęście. Kto jest tu programistą? No dobrze, no to bardzo dobrze, bo to dla was. Jestem też czarodziejem, a kto jest czarodziejem? O, fajnie, że jest kilku z nas. No, ale tu właśnie będzie przeciwko magii sesja. No i jestem anarchitektem, mam nadzieję, że wielu anarchitektów nie jest, bo wy będziecie ze mną konkurować. Dobra. Tu bardzo ważna rzecz. Ja pracuję z Javą II od roku 2001. Kto pracuje z Javą II tak na co dzień, albo pracował przynajmniej rok? O, biedacy, no to właśnie to dla was jest, to takie współczuję i sobie też. A ze Springiem od 2006, mniej więcej tu dokładna data jest trudna do ustalenia, najpierw się tak macałem. Ja z tym Springiem, to jak ktoś mnie znał, to wie, że ja tak do końca w niego nigdy nie uwierzyłem. W odróżnieniu od Java II, które nawet popularyzowałem i mówiłem, jakie jest fajne. Strasznie mi przykro. I nawet teraz w pracy, tak zawodowo, za co mi powiedzmy płacą, nie no płacą, mam około 15 projektów, to zależy jakby to liczyć, które są w Springu lub w Java II, czyli na co dzień z tym pracuję. Nie tylko, ale co dzień. I może ważne, że tylko kilka, które nie są w tym Springu i w Java II, ale są takie. Jeden jest bardzo ważny, produkcyjny, fajny. I dlatego nie jest w Java II, bo jest ważny. I teraz tak, dosyć dużo, i to jest może moje podejście wynikać z tego, że ja dosyć dużo chętnie pomagam w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych. Czyli jak coś się dzieje, to nieważne, czy to jest mój kod, czy nie, ja tam się zgłaszam. Lubię się grzebać w takich rzeczach. Jak jakieś Heisenbugi, tu panie nule mi lecą, a czasem nie. Nie wiadomo, w dni parzyste tylko się nie zapisuje do bazy danych. Coś jest ze współwierznością, coś security, no to lubię takie rzeczy śledzić i dowiadywać się dlaczego i rozwiązywać i wchodzić cały na biało. Dobra. Więc najważniejsze zdanie z tej prezentacji, żebyście zapamiętali, będę potem mówił dlaczego. Jako doświadczony, uważam, że jestem dość doświadczony, przykro doświadczony, ale doświadczony, programista Java i Springa, sądzę, że nikt w żadnym poważnym projekcie nie powinien tego używać. Jak robicie jakieś pierdołki, to spoko, ale nie jak na tym są pieniądze, od tego, powiedzmy, ludzkie życie zależy. Przy okazji nie, zawsze myślałem tak, że jak robimy coś dla banków, to jest nieważne. Bo jak komuś zniknie 6 milionów z konta, to naprawdę to nie jest problem. Następnego dnia mu się z powrotem przeleje i przeprosi. Wyśle się kwiaty. Naprawdę kwiaty się wysyła, jest spoko. To nie jest tak jak samolot, że spadnie i ludzie zginą. To są tylko pieniądze, to się zawsze bank te pieniądze znajdzie. To nie są krytyczne systemy, naprawdę. Ale się okazuje, że życie to weryfikuje. Chyba było w tym roku, w Indiach, jakiś właśnie taki system egzaminacyjny źle wyświetlił ludziom, ile mają punktów z egzaminu państwowego. I z tego, co wiem, 20 z nich popełniło samobójstwo. Zginęli ludzie, były jakieś drobne dane. A ktoś to robił, to od tego życie nie zależy, to sobie jakiś tam prosty CMS-ik, coś się będzie wyświetlać. To mi dało do myślenia, bo ja też tak zawsze myślałem, o to kasa, to karty kredytowe, zniknie to zniknie. Mi też znikło czasem z karty kredytowej trochę rzeczy. Odzyskałem te pieniądze, to naprawdę nie jest problem. Proste. No ale żeby powiedzieć, dlaczego ja tych systemów tak nie lubię, to użyję mojej ulubionej analogii. Kto programował w Go i używał Go-tu w jakimś Basiclu, w czymś takim? Dajcie rękę. Świetnie. Ja zacząłem od Basica i programowałem z Go-tu. Jest taka historia, że w 1968 roku, a to zanim ja jeszcze nauczyłem się Basica, to naprawdę dawno, taki Edgar Dijkstra napisał taki artykuł, on jest przesławny, że Go to jest nie halo. Ja powiem tak, że ja tego artykułu nie przeczytałem, powiedzmy w latach 90. nauczyłem się Basica, to pierwszy język na początku gdzieś tam i usłyszałem jakieś pogłoski, że niektórzy ludzie tak sądzą. I mówię, no chyba powariowali, podstawa programowania Go to. Jak w ogóle chcę cokolwiek zaprogramować bez Go to? To przecież się nie da. To nawet już wiedziałem o kodzie maszynowym, że tam jest jump, czyli go to. No nie da się inaczej pisać systemów. To jakby ktoś mi w twarz dał, jak usłyszałem takie zdanie. No więc, dobra. Co w takim razie ten Edgar Dijkstra mówił? Że on widzi, że im więcej w programach go to, tym generalnie są gorsze i tak dalej. Okej. Ja później to gdzieś tam doczytałem, już jakby ten artykuł rozumiem. No ale
co jest ważne, ten artykuł był w miarę zaakceptowany. Wiele lat później Frank Rubin w 87 napisał taką kontrę do tego artykułu, że on widzi tak naprawdę, że takie twierdzenia stanowcze, że goto to B, takie narzekanie, że to patologia, to jeszcze większa szkoda. Bo tak naprawdę są przykłady, że gołtu jest całkiem spoko, że on widzi nawet, że takie programy, które są bez gołtu pisane, to są po prostu na okrągło, często rozwiązują problemy dużo dłuższą drogą niż jeden prosty skok i po sprawie. I tam pokazywał przykłady, ten artykuł jest krótki, można to wszystko znaleźć, że programy bez gołtu mają, mówi, że są krótsze i tak dalej, i tak dalej. Niedawno taka dyskusja rozgorzała na forum For Programmers. Kto jest z For Programmers? Kto ma konto na For Programmers? Najlepszy forum na świecie, po prostu super, że tu jesteście. No to teraz była taka dyskusja o gołtu i co tam było. Podał ktoś jakiś przykład kodu i mówi, no patrzcie, tu jest gołtu, a to chyba przez Microsoft napisany kod. I jak tu nawet spróbować zrobić lepiej bez gołtu? No nie da się. Akurat powiem szczerze, moim zdaniem ten kod był wybrany fatalnie, ale ogólnie coś w tym jest. Są takie miejsca w kodzie, że takie jedno gotu to zaoszczędzi ileś tam tych instrukcji. I powiem szczerze, zawsze ktoś znajdzie i pokaże taki kod. Gdzieś tam da się taki wyciągnąć, że pokaże, o tu byś zrobił gołtu i byś nie musiał się męczyć tak dookoła i by było dobrze. Po co drążyć? Od razu powiem, że na ten artykuł Dijkstra zareagował dosyć szybko, taką rekontrą, jak to się mówi, zmiażdżył. Ale powiem szczerze, ja uważam, że pewne, chociaż przykład, który wybrał Rubin i dał się zmiażdżyć, był słaby, to ogólnie tak jest. Zawsze możemy znaleźć taki kod, że gdzieś tam pokażemy, że tą gotu, jedna gotu znacznie go uprości. Da się na pewno takie skonstruować i gdzieś tam po sieci krążą takie przykłady. Bo co? Bo gotu rzeczywiście czasem daje tego mniej kodu, a w ogóle to jest super wydajne, przecież wydajność najważniejsza. No i w ogóle możesz skakać gdzie chcesz, wolność, jakie to fajne. Setki jest dowodów, że to jest super, no ale oczywiście gotu ma wady, to wiemy. Kto wie, że gotu ma jakieś wady? No ma. Ja się tego nauczyłem, ja się nie nauczyłem tego z artykułu. Ja zacząłem pisać większe rzeczy w tym basicu i w tym momencie odkryłem, o rany, nie daję rady, bo tu jest spaghetti. Bo jak mi coś tu wychodzi, że jest 5 a 7, to ja muszę przelecieć wszystkie 10 tysięcy linii programu, żeby znaleźć, w której to się stało. Bo to wszędzie wszystko może skoczyć. Wolność. Super. No i jest tysiące takich dramatów w kodzie, które pokazuje, że goto jest słabe, bo nie da się przy gołtu wziąć kawałka kodu i mówić, jak tu jest 1 i 2, a tu 7, a miało być 5, to problem jest odtąd dotąd, bo to na przykład jest funkcja. Jak masz gołtu i skaczesz zewsząd wszędzie, to tak zwane lokalne wnioskowanie pada. I jeżeli twój kod ma 100-200 linii, to nie jest problem. Przejrzysz go od nowa i od nowa, ale jak ten kod spuchnie troszkę, bo system się rozrasta, to koszty tego gołtu i skakania są coraz większe, tak właściwie, nie wiem, kwadratowo rosną, każde kolejne dostawianie, to znowu trzeba coraz więcej od góry na dół przejrzeć, masakra. Dlatego jako przemysł IT, powiedzmy większość języków zrezygnowała z gołtu, właściwie nie używamy go teraz. To jakby nikt się już z tym specjalnie nie kłóci po wielu latach. Są jakieś tam wyjątki, ale powiedzmy mainstream to akceptuje i koniec. W takim razie gołtu 10. Bo to, co uważam, że biny w wielu miejscach, biny, kto wie, co ja mówię przez biny? Kto miał biny w kodzie? Świetnie, dużo z was. Biny to takie nowe gołtu i będę wam to pokazywał. Więc po pierwsze, co to jest bin? Może ważne, że ja nie mówię o Java binach, te getery, setery. Ja mam nadzieję, że nikt już z was takich nie robi. To jest zamknięty rozdział, a jak robicie, to wiecie, że robicie źle. Bierzecie potem prysznic i spowiedź, cokolwiek wam pomaga po takim Java binie i przechodzicie do normalnego życia, ale nie że specjalnie. Okay? Ja mówię o Springu, Java EE, CDI, wszystkie te frameworki, platformy korzystają w środku z binów. Są takie, to takie niby klasy, ale tak zepsute, dogłębnie, tak poniszczone, tak naprawdę, bo coś z nimi jest nie tak. Bo co jest z nimi nie tak? Bo wyglądają jak normalne klasy, ale nie zachowują się jak normalne klasy. Dlaczego? Bo na przykład nie możesz ich przez new zainstancjonować. Znaczy możesz, ale nie będą działać. Tak zabawnie jest wiele rzeczy, trzeba na nie uważać. Są takie klasy specjalnej troski. Dobra, to są właśnie biny i o nich będzie główna część tej prezentacji, bo to mój ulubiony chłopiec do bicia.
Więc pierwsze pytanie, kto w ogóle potrzebuje binów? Ręka w górę, kto z was potrzebuje binów? O, widzę tutaj nieśmiało, no więcej, nie, no zgłaszajcie się, wszyscy potrzebujecie binów. Naprawdę, no, no jak inaczej wytłumaczyć, że co przychodzę do jakiegoś projektu? Setki binów. Muszą być na coś potrzebne chyba. Więc opowiem wam o katastrofie numer jeden. Do czego biny używacie? Kto krzyknie? Krzyczeć. Co tu było? IOC, a coś jeszcze? Musi pasować do mojej prezentacji. No, wszyscy macie rację. Nie, nie, nie. Dobra, to nie będzie parasolki, trudno. Nie pasuje. Pierwsza rzecz, ale na pewno ktoś wymieniał, wstrzyknięcia, bo my sobie lubimy wszystko wstrzykiwać. Ja od razu powiem, w tym roku byłem na świetnej prezentacji, znaczy przechodziłem koło świetnej prezentacji i usłyszałem, jak ktoś wspaniale to przetłumaczył, wtryśnięcia. O wiele bardziej mi się ta wersja podoba. I ja będę czasem jej używał, bo moim zdaniem lepiej oddaje sens. Więc o co chodzi z dependency injection? Kto wie, co to jest dependency injection? Dobra. I niech zostawią ręce w górę ci, którzy uważają, że spring jest do tego potrzebny albo coś podobnego. No, jest parę, dobra. No to tak. To jest definicja z Wikipedii, ale generalnie polega na tym, że obiekt, jak od czegoś zależy, to nie konstruuje sobie sam tego, tylko dostaje to z zewnątrz. Jak przeczytacie, to tam jest to napisane. Czyli nie konstruuje sobie swoich zależności, tylko przyjmuje je z zewnątrz. Zresztą to nie musi być nawet obiekt, to musi być funkcja. To jest niezależne od tego, czy mamy programowanie obiektowe. Nawet w funkcyjnym możemy mieć dependency injection. I teraz pytanie, nie wiem, czy widzicie ten kod. Widzę, że słabo będzie z czytaniem kodu. Ale czy to, co na ekranie jest, czy to jest dependency injection tam widoczne? Jest? To... A kto tam wstrzykuje jakiś URL? Kłamiesz, nie ma tam żadnego dependency injection. Bo to jest po prostu przykład nie dependency injection. Ten kod tak zrobiony, to zawsze będzie się podłączał do bazy danych pod tym URL-em i nic mu nie zrobisz. No, chyba, że nahakujesz. Ale jak nie jesteś Springiem, to nie nahakujesz. Tam nie ma dependency injection. A ten kod w tym my service teraz przyjmuje. Uwaga, to będę wam męczył Kotlinem, bo Kotlin wygrywa ze wszystkimi, bo jest straszny. I teraz tam jest konstruktor na górze. Przyjmuje DB, jakiś uchwyt do repozytory, a pod spodem konstruujemy to. Czy z punktu widzenia tego my service to mamy dependency injection, czy nie teraz? Mamy. Kto powiedział, że mamy? Masz parasolką. Gratuluję. Doskonale, mamy. Z tego punktu widzenia jest i to jest jakby podstawa dependency injection, którą mamy w Javie, konstruktor. Nie trzeba do tego żadnych frameworków. Dobra. Działa. Nawet w Javie 1.0. Dobra. Zalety dependency injection. Jakie mamy? Konfigurowalność, bo możemy wstrzyknąć różne te URL-e, czyli nasza klasa nie obchodzi, jaki tam URL, my to zapodamy z zewnątrz, może zczytamy z pliku. Testowalność, bo możemy tam podstawić jakiegoś mocha, coś innego, bazę danych in memory, nawet zupełnie innego rodzaju repo, które nie wiem, operuje na plikach czy w pamięci. No i podział odpowiedzialności lepszy. Jest wiele takich pomniejszych zalet, ale to są takie trzy główne. Mamy te rzeczy, bo sobie rozdzielamy. To jest zależność, to jest obiekt. Ten się zajmuje swoim biznesem, a ten dostarcza jakieś tam funkcje. Super. No i pytanie, czy właśnie potrzeba do tego frameworka. Czy chcemy oddawać to frameworkowi? Od razu powiem tak, że to, co ja teraz będę mówił przez parę minut, to można poczytać w blogu Uncle Boba. Z dawnych czasów, kiedy jeszcze się z nim zgadzałem czasem. Dlatego przytaczam, bo z nowych czasów może być, że już mówi coś innego, a wtedy bym wam nie przytoczył tego. Dobra. Dependency Injection Inversion i on tam opisuje właśnie, jak to konstruktor załatwia mu wszystkie problemy i nie potrzebuje frameworka i dlaczego. Ale ja to teraz przedstawię ze swojej perspektywy. Więc po pierwsze, jak mamy framework, to mamy jedną taką rzecz, której w tych konstruktorach i w Vue nie mamy, bo taniutko... Jedziemy wszystkim, wszystko wstrzykujemy, co jest bardzo fajne. Ale też dzieje się taka rzecz, skoro wszystkim wszystko, to na ogół co wstrzykujemy? Takie biny, które są singletonami, takie najłatwiej wszędzie powstrzykiwać. Czyli mamy po prostu tony singletonów i wszystkie je sobie możemy, gdzie chcemy, nawstrzykiwać. I potem, jak ja przychodzę do takiego projektu,
Bo ja na ogół biorę projekty, które są na produkcji, mają jakieś tam problemy nawet, albo wszyscy się spodziewają, że będą problemy, bo na przykład cała załoga się zwolniła, czyli coś jest na rzeczy. Ja mam taką sytuację, jest fajnie. No i wtedy patrzę, jak wyglądają te zależności i wyglądają tak, ale to jest oczywiście uproszczony widok. Wszystko ze wszystkim powiązane, zarąbiście, wszędzie możemy skoczyć, bo tanio. Tanio wstrzykujemy, wtryskujemy, znaczy się. Dobra. No to oczywiście w repozytorium, w kontrolerze, czemu nie? Można, HTTP request w warstwie prezencji, można. W ogóle to taka orgia binów się pojawia. Wszyscy ze wszystkimi, wszyscy sobie wstrzykują, jest fajnie. Coś sobie tam robią, jest okej, jest zabawa, jest impreza. Party hard dla binów po prostu. Dobra. Ale oczywiście, wy tak nie robicie. Wy wiecie, że tu mamy warstwy, tu kontrolery, serwisy, pilnujemy oczywiście. Wszyscy mi tak mówią, że tak, dopóki ten kod nie zajrzę, wtedy się okazuje, że och, ale tutaj jest inaczej. I właśnie, bo to jest tak jak z Go-to. Bo z Go-to, jak jest dobry programista i dyscyplinę trzyma i robimy te review, no to oczywiście jest tylko tam w tych kilku miejscach tak skok, gdzie trzeba, a wreszcie jest porządek. A jakoś to się nie sprawdzało. Tak jak z binami mi się jakoś nie sprawdza, bo ja widzę, jak to się dzieje. Bo teraz jest era Agile'a i co jakiś czas jest demo i na to demo trzeba tak wypchnąć szybko feature, żeby zadziałał. Jak wypchamy feature, no to już może być ten, to repozytorium w kontrolerze. Nikt nie zobaczy. Później się naprawi. Bo ważne w Agile'u są przede wszystkim, żeby było velocity, ładne wykresy, a tam kod jest troszkę już mniej ważny, bo to nie to, co na demo pokazujemy. No i potem powstaje coś takiego. To jest taki mój wzór, który stosuję, jak dostaję nowy projekt. Ja to robię grepem, od razu powiem, z sortem, świetnie się sprawdza, nie potrzebuję żadnych narzędzi. Biorę po wszystkich klasach, liczę, która ma najwięcej autowiredów, czy injectów, czy EJB, czy nawet wszystkich razem i szukam takich najlepszych. Jak myślicie, ile mi wychodzi? Jakie są takie najlepsze klasy? Ile tam? Ile zależności do klasy? 20. No powiem tak, ja wziąłem z ostatniego projektu, to były 18. Dojrzałe. Do tego stopnia, że ja już od kilku lat używam takiej, ja to nazywam miara. I teraz przepraszam za słowo, ja to nazywam wprost miara zjebania springowego. Po prostu to taka jakość kodu. Próbowałem to jakoś na angielski ładnie ubrać, level of beans obscurity, to jest właśnie to. I to nie ma, to jest tak, ten spring tam się pojawia, bo najczęściej ze springiem do czynienia. Tu spring nie jest winny, injectiony i biny są winne i one we wszystkich innych technologiach tak samo się kończą. I naprawdę, ja wiem, co macie w kodzie. Możecie mi tu kłamać i pewnie 1 na 10 firm ma 1 na 10 projektów, który tego nie ma. Bo wreszcie takie rzeczy się dzieją. Ja tak podchodzę do takich projektów, właśnie na przykład 18, i te projekty poza tym są normalne i są robione przez normalnych ludzi, tacych jak my, naprawdę. Nie to, że jacyś tam sami juniorzy, tam byli doświadczeni, tam byłem ja. Też mi się zdarzyło. Inaczej nie byłoby tej prezentacji. Dobra. Co więcej, bywa tak, że taki argument, mamy te 18 zależności, to jest właśnie zaleta, bo jakbyś nie miał tego Springa, to byś w ogóle nie dał rady już tego stworzyć, bo wejść teraz ręcznie przez new twórz tych 18 zależności. No super, nie? Jakie jest na to rozwiązanie tego problemu? Bo spróbujmy jakoś rozwiązać. Bo ja mam taki przykład. Kto widział taki kod? Autowired, tutaj nie ma tu private'ów i innych, ale tak, takie mamy. Co tu jest złego? Przede wszystkim złe to nawet już ludzie, którzy pracują w Springu i kochają tego Springa, są związani, wiedzą, że już sobie nie robimy field-based injection, czyli injectionów na fieldach. To jest błaganie o null pointer exception. Jakbyśmy ich mieli za mało w Javie, tych null pointerów, to dorzućmy takim właśnie patternem sobie dorzucamy. Więc pierwszy krok na naprawę tego, i to jest już polecane w Springu od dawna, w Springu nie trzeba wychodzić, zostajemy. Constructor-based injection. Przenosimy jeden autowired, troszkę więcej kodu, patrzcie, troszkę więcej trzeba się napisać. Straszne. Nie ma takiego skrótu i mamy konstruktor. Działa. Tu jest mniejsza szansa na null pointer exception. Prawie żadna już, prawie. A teraz mój ulubiony krok do tego. Wiecie, jak jest? Wywalamy tego autowired. Komentujmy, żeby tam był, na wszelki wypadek. Przyda się, to odkomentujemy. Ale można zrobić tak i tą klasę konstruować przez new. I jest zarąbiście. Teraz już nie potrzeba frameworka, działa. Nie, no oczywiście są pewne problemy, które powiem w dalszej części,
Ale tak się da zrobić. Dodatkowo, gdybyście mieli z tym problem, a jak teraz będą się te new powtarzać, bo tam zawsze wstrzykujemy te 6 klas i tak dalej, i trzeba ciągle te same 6 new robić, to można sobie przypomnieć coś o podstawach kodowania, że jak się coś powtarza, to wydzielamy do funkcji. I takie serie new można wydzielić do funkcji. Ja to robię w kodzie, to jest dla mnie normalne. I potem zamiast jednej osiemnastki mam jedną trójkę, a pod spodem 3/6. I to się zbiera gdzieś tam, tak się to robi. Bo jak jest za dużo tych parametrów, to właśnie rozdzielamy. I od razu powiem, jak mam klasę taką 18, 20, 40, to już jest w innej klasie filmów, to taką klasę jest bardzo trudno rozdzielić. Ale jeżeli zaczynamy od tych new i nie mamy magicznego frameworka, to w tym momencie, w którym się z czwórki robi piątka, to każdy mówi, o, już trochę za dużo, to ja może bym teraz rozdzielił. I powiem tak, taką klasę jeszcze całkiem fajnie się rozdziela. Później zaczyna się coraz większy ból. Co więcej, jest tak, że jak mamy taki framework i wszystko można zrobić binem, to robimy binem takie rzeczy, które tak naprawdę w ogóle tego nie potrzebują. Na przykład często serwisy mają tylko jedną implementację i stan możliwą, bo nie robimy na 6 różnych rodzajów baz danych czegoś tam i tak dalej. I wcale nie muszą być strzykiwane, można je czasem na stałe wrzucić. To oczywiście jest do tego gwiazdka zależy, ale często tak jest. Są takie przypadki. Nie mam czasu tutaj mówić o kodzie dużo i ten kod źle tu wygląda na tych ekranach, więc pod hasłem Magic Service Story jest taka moja przypowiastka, taki półblok githubowy, gdzie pokazuję przykład właśnie, jak ktoś na forum for programmers powiedział mi, a jak zrobisz tutaj te 6 zależności, ha, ha, bez frameworka. No to pokazuję, jak to właśnie tymi patternami ogarnąć, pozmieniać na konstruktory. Dla 6 działa jakoś. To jest konkretny przykład. Taki. No i teraz moje takie jakby porównanie. To, co ja mówię, to jest taki ręczny dependency injection. On ma swoje wady i zalety, ale mi na dłuższą metę się bardziej sprawdza, bo co? Bo ten ból, który masz, jak dokładasz te zależności, to on jest praktycznie codziennie. To jest trochę straszne, tak codziennie. Ja tylko jeden robię mały feature i od razu muszę coś rozdzielać. Ale naprawdę rozdzielić klasę, kiedy ona dostaje 5., 6. zależność, jest jeszcze łatwo, dużo łatwiej niż jak ona dostaje 18. I już jest za późno. To jest właśnie ta katastrofa, jak mamy framework, który nam wszystko łatwo robi. I tworzy się taka drzewiasta struktura, w której widać wyraźnie hierarchię i tak dalej, nie, że wszystko ze wszystkimi. Jest nad tym troszkę łatwiej zapanować, troszkę więcej rzeczy możemy zrobić, private, package, protected i tak dalej. I to działa. Chociaż od razu powiem, że Spring akurat całkiem nieźle sobie radzi z package protected i ja umiem w Kotlinie, w Springu też trochę nad tą hierarchią zapanować przez modyfikatory dostępu. Czyli nie jest tak totalnie źle, w Java jest gorzej. Okej. Okay. No i jakby jak kończę, to tych zależności mam mniej. Chociaż oczywiście ja nie mam projektu, który jest zrobiony w jednym i w drugim dla porównania dwóch takich samych. Niestety, wtedy bym mógł więcej powiedzieć. Niestety zawsze nie pozwalają mi robić dwóch projektów w dwóch technologiach. Więc może nie zawsze jestem w stanie to ładnie porównać. Ale tak mi jakoś wychodzi. Aplikacje z ręcznym DI mi bardziej tak wyglądają, że tych jakby tej sieci jest mniej. Chociaż tak naprawdę tych punktów jest więcej. Tych klas mam więcej później. Co jest jeszcze zabawniejsze, teraz mówiliśmy o tych singletonach, wszędzie wszystko wstrzykujemy, ale ja znalazłem i to było dla mnie zaskoczenie, bo ja w pewnym momencie zapomniałem, myślałem, że nikt tak nie robi, że są rzeczy gorsze niż singletony. Kto miał do czynienia z request scope binami? Mamy, nie? Fajne to jest. Leci sobie z requestem, coś tam wsadzamy, 3 piętra niżej wyciągamy. Bardzo fajne. Albo session scope, a w ogóle wszystko, co jest thread local bazowane. To mi się bardzo podoba, bo to jest taki super możliwość trollowania ludzi, którzy przejmują kod po tobie. Ja podam taki przykład. Niestety teraz znowu ten kod tutaj jest słabo widoczny, ale jeżeli mamy metodę i to jest przykład, który mi się zdarzył. Ma 2 parametry, A i B, a potem wywołuje jeden serwis, jakąś metodę z jednym parametrem A tylko, a potem inny serwis i przesuje parametr B. I któregoś dnia przychodzi biznes, to jest abstrakcyjny przykład, on się zdarzył, gdzieś tam przy drukowaniu dokumentów, że nie trzeba już wywoływać tego pierwszego serwisu z parametrem A. No to co ja robię? Usuwam. Nie, no oczywiście tak odważnie nie jest, zakomentowuję tylko. Przyda się ten kod na przyszłość. Ale potem mówię, dobra, to już mi nawet sonar mówi, nie używasz parametru A. No to go wywalam z tej metody. Trochę więcej refaktoruje, już tylko ta metoda potrzebuje B, świetnie. I kompiluje się, testy przechodzą na zielono, bo to jest zawsze ważne. Jak mamy odpowiednie frameworki, to testy są zawsze na zielono. I odpalamy i
wszystko zadziałało, poszło na integrację. I przychodzi dramat, że wszystkie dokumenty wydrukowały się z nazwiskiem użytkownika default. No nie fajnie. Dlaczego? Od razu powiem, bo w metodzie A okazało się w tej pierwszej metodzie, że tam był request scope bin, który tego A wrzucał do jakiegoś request scope'a, a w tej drugiej metodzie było to wyciągane. Tak pod kołderką przechodziły sobie parametry. Akurat parametry użytkownika, super, user context. Dużo ludzi tak robi. I w ogóle jak myślicie, że to jest patologia? Jak ja, każdy praktycznie, ja mam trochę projektów na Spring Batchu, to jest wręcz standardowe podejście. Tu przekazujemy payload, a pod kołderką metadane. Tak, żeby było łatwiej śledzić, jak one się tam znalazły, co jest naprawdę fajnym wyzwaniem. I to niestety właśnie, to łamie tak zwane te lokalne wnioskowanie. Czyli ja patrzę na metodę, ma dwa parametry A i B, ale ma cztery inne dodatkowo gdzieś tam ukryte. Fajnie. Więc co to robi? Każda mała zmiana i trzeba dokładnie czytać, dokładnie, czy czytać cały kod otaczający. Czyli jak w Basicu, mamy gotu, więc już nie można tylko te perelinie, tylko wszystko dookoła. Może to nie jest aż tak w Basicu, bo w Basicu to musiałem cały kod czytać. Tutaj tylko tak wszystkie przyległości, czyli 6 razy więcej niż trzeba, ale nie cały. Super. Od razu powiem, że normalne singletony to też mają ten problem, bo tam też można ustawić w tych binach singletonowych jakieś pola. Na szczęście tak głupich programistów nie spotykam. To jest plus. Nie, to jest tylko teoria. Nie, tego nie, naprawdę już nie pamiętam, kiedy widziałem. Więc generalnie, jeśli chodzi o wstrzyknięcia kontenerowe, to jest moje zdanie. Nie tylko moje. Rok temu serię prezentacji Tomer Gabel miał, gdzie on, pod hasłem IOC on mówi też o wstrzyknięciach kontenerowych, bo dependency injection jest OK. Tylko nie potrzeba do tego kontenera. Container inversion on control mówi tak, jak widzisz zalety tego, no to znaczy, że już straciłeś kontrolę nad swoim kodem. Adam Warski w zeszłym roku, case against annotation. Ja od razu powiem, ja w zeszłym roku też miałem prezentację przeciwko adnotacjom, ale teraz potem sobie uświadomiłem, że ja atakuję te adnotacje, a tak naprawdę to już jest skutek choroby, to jest objaw, a nie przyczyna. Przyczyna to są te biny. Dobra. O tej katastrofie już starczy. O matko, czasu zupełnie nie starczy. Idziemy do następnej. Bo po co jeszcze te biny są? Co jeszcze robią nam te biny? Co ci Rzymianie biny zrobili dla nas? Proxy. A co proxy dla nas robią? Transakcje. Nie, no musisz dostać tutaj parasolką. Także proszę. Transakcje. Pasuje mi to do prezentacji. Także dzięki. Bo jest taki transactional. Świetna, po prostu co nie projekt, to trafiam na transactional, bo zawsze coś tam jest nie tak. Strasznie mi się to podoba. Nie wiem, czy ja mam takiego pecha. Ale teraz troszkę o kodzie. Mamy taką typową strukturę, obserwacje chrabąszczy, mamy chrabąszcze i obserwacje w postaci listy, bo to ważna rzecz, żeby obserwować, jak się chrabąszcze przemieszczają. I zrobimy sobie taki serwis, będzie coś takiego, to pomijmy jakiś kod startowy, że dopisujemy chrabąszcza, test transaction, taka metoda. Przy okazji znowu was męczę Kotlinem, ale w Java by było tak samo, bo Kotlin to taka Java++. Sejwujemy tego chrabąszcza, a potem wywołujemy takie dwa razy taką metodę in transaction one. Od razu powiem, tam będę dopisywał, gdzie tego chrabąszcza zobaczyliśmy. Ale co ważne, tu był jakiś powód biznesowy i to się robi, to robimy w wewnętrznej transakcji. Jak to jest robione? Tu widzicie dwa razy tą samą metodę. Raz ona jest w tej samej klasie, chrabąszcz service, ma transactional requires new, wymaga, żeby nowa była transakcja. Jak coś pójdzie nie tak, to się zrollbackuje. I drugi raz tam jest dokładnie ten sam kod, tylko jest inna alokacja, żeby było zobaczyć, gdzie to się, co się zrobiło. I za każdym razem lecimy exceptionem tam, żeby się zrollbackowało. Tylko raz to jest w tej samej klasie, co ta pierwsza metoda, raz w drugiej klasie. Jakiejś innej, inny serwis. I teraz jeszcze raz wróćmy do tego, co tam było. Wywołujemy normalnie transakcję, a łapiemy exception, żeby ten exception się nie spropagował, tylko idziemy dalej. Wywołujemy dwa razy. Dwa razy coś, co się powinno zrollbackować. Tam jest nested transaction, requires new, fajnie. Chociaż requires new to nie do końca nested transaction, ale już nie chcę w to wchodzić. Pytanie jest, czy ktoś na sali wie, co będzie w bazie danych po wykonaniu tego kodu? A to nie jest bardzo skomplikowany kod. I takie rzeczy to ja znajduję na produkcji normalnie. Co tam będzie? Czy tam będzie chrabąszcz bez żadnych lokacji? Tam będzie chrabąszcz z dwoma lokacjami? Tam będzie z jedną? Którą? Zrollbackuje się? Chrabąszcz z jedną. Kto to powiedział? A z którą? Chodź na tu po parasoleczkę.
Dobra, bij się. Nie, dobra, to nie dostaniesz. Będziesz z jedną. Warszawa. Ktoś wiedział. Masz certyfikat do używania tych technologii. Ty wiesz, jak to działa. Cała reszta zakaz. Nie wiecie. Dobra. A teraz zrobię jedną małą zmianę. To zobaczymy jeszcze. Bo tam jeszcze dodaję tego transactiona przed tą pierwszą metodą. I co teraz będzie? Będzie chrabąż sam? Będzie chrabąż z jedną lokacją jak poprzednio, czy będzie z dwoma? Dobra, niech z was nie ten, ale będzie z dwoma. Ktoś krzyknął. Ty też masz, że tak powiem, razem w dwójkę. Jeden zrobił pierwsze zadanie, drugie. Razem w dwójkę możecie w zespole używać Springa i JPA. W dwójkę reviewsy sobie robicie. Jeden zna jedną część, drugi drugą. Dobra. Więc od razu powiem, ja tu troszkę oszukałem. Ja mam takie przypadki, kiedy ten transactional nie działa zaskakująco często. Tutaj tak naprawdę, co było nie tak? Było wywołanie lokalnej metody, ale było to też tak naprawdę problem z JPA pokazany. To nie tylko z adnotacją. To było troszkę jakby nagięte, gdzie się problem pojawia, ale o tym też będę mówił. Kiedy adnotacje nie działają? B-metoda jest private. Wiecie, że jak metoda jest private, to możecie sobie tam stawiać, ile chcecie adnotacji i tak nic z tego. A nawet jak jest public, to jak wywołujecie z tego samego bina, to nic z tego. Przeważnie, bo kto wie, jak to zrobić, żeby działało? Jedno słówko. O, parasoleczka dla tego od Aspect J. Kto tutaj? Biegnij, bo to czas się kończy. No dobra, ale jest wiele, bo na przykład ktoś stworzył, proszę bardzo, doskonale, też dołącz do tamtego zespołu. Obiekt został stworzony przez New. Bo można, bo konstruktory są publiczne przeważnie, albo jest jakaś, od razu mówię, to Kotlin final method i tak dalej, to było, teraz to Spring przy starcie od razu sprawdza, że takie rzeczy są final i to już się nie zdarza w nowych wersjach, ale było. Albo ktoś na przykład, mam 16 rdzeni, coś przetwarzam na rdzeniach, fajnie, dlaczego miałbym się ograniczać? To odpalę parallel stream, czy jakieś tam futury, coś tam, to już transactional głupieje, jak coś takiego dostaje. Albo najfajniejsze, zawsze myślałem, podawałem, że to jest tylko hipoteza, że tak nikt nie, na pewno nie zrobi. Wsadzić swój aspekt własny. Że programiści wrzucają czasem aspekty do Springa, ale bo można. I tam przeważnie są takie rzeczy, które wywalają produkcję. Ja to zrobiłem. Ale tam nie ma wielkiego trollingu. Ludzie chcą dobrze. Więc w jednym projekcie, który jest na początku czerwca w tym roku, był dodany aspekt o nazwie, uwaga, transactional. I wszystkie metody w projekcie były transactional, a transakcje mi jakoś bardzo dziwnie działają, to jakby losowo. Raz się komitują, raz się rollbackują. Nie rozumiem. Zajęło mi to 2 dni, zanim zobaczyłem, to transactional z innego projektu. Ale to było, znaczy z innego importu. Taki fajny był jar rzucony, elib, i wrzucony gdzieś tam do jarów, startował się ten aspekt, podpinał. Miodzio. Teraz już wiem, jak będę trollował następców. Albo na przykład na For Programmers opisałem rok temu, jak znalazłem aplikację w banku 18 miesięcy na produkcji. Transakcji nie było, bo jara jednego zabrakło. Bo jar był we wcześniejszej wersji projektu, a później wyleciał. Ale testy przychodziły na zielono. Super. Więc teraz tak. Jeżeli mamy tego transactionala i dorzucimy związane z rzeczy z JPA, które też na binach, powiedzmy, funkcjonuje, i z Transaction Isolation Level, kto wie, co to jest w ogóle? Reszta nie tykać baz danych. SQL-owych. To się robi po prostu, ja długo się tym siedzę, ale jak patrzę na taki kod, to nie wiem. Mogę to przedebagować. Jak się gdzieś robi nul, to ja znajdę dlaczego. Może w godzinę, a może w 2 dni, ale znajdę. Ale jak ktoś mi powie, czy to będzie teraz działać, zobaczmy na produkcji. Mogę powiedzieć, I did my best. Ale nie wiem, bo jakbym zrobił najlepsze, to bym po prostu usunął te wszystkie technologie, ale tego zwykle nie mogę. Dobra. A to jest moje ulubione, bo właśnie ten transactional nie działa. I co teraz? Gdzie stawiasz ten breakpoint? Bo ja bardzo często dostaję jeszcze nawet stack trace, jest rollback. I patrzę, stack trace 4 km. Jeszcze takim specjalnym parametrem w VM-ie rozszerzam, żeby nie skracało go. Ale tam ani jednej mojej klasy nie ma. Nic z projektu. Wszystko z JBossa albo z Tomcata i ze Springa. To i gdzie ja tego debuga postawię? Fajnie jest. Dobra. Ale od razu powiem, transactional najlepszy chłopiec do bicia. Wszystkie adnotacje, te runtime'owe aspekty, secure, do security, cache, locki, ostatnio z lockiem fajną znalazłem, też taki fajny Heisenbug. Czasem ludzie dostawali dane innego klienta, bo się nie blokowało, tak jak trzeba na singletonie, fajnie. No i teraz tak, czy wasza firma, jak wasze projekty, możecie sobie pozwolić, że ktoś
przeniesie metodę z jednego dubina do drugiego i security nie działa. A testy są nadal zielone. Nie? Czy możecie? Bo powiem tak, ja takich rzeczy podczas review nie widzę, że to są od razu, że się te błędy dzieją. No jest, jest anotacja, jest. Musi być dobrze. Wielu z was wie, że jak tak rozumiem, że to są jakieś skrajne przypadki, to się mi tylko zdarza. Ja mam pecha po prostu. Przychodzę i zawsze mi nie działa, zawsze jakieś nule. Ja długo się stawiam, czy ja mam takiego pecha, ale jest taki komik, przepraszam, znowu tutaj dobrze nie widać. I to się zdarza naprawdę wam bardzo często. Ja po prostu patrzyłem, jak programiści działają. Coś nie działa, jakieś nule. Ach, zrobię kilka losowych zmian, działa, super, komitujemy, dziękuję. Po co drążyć? Jebło to jebło, działa to działa, zostawmy. I to się naprawdę zdarza co dzień. Tylko mnie zawsze korci, żeby drążyć, żeby następnym razem nie mieć tego, nie mieć, że trzeba klientom kwiaty wysyłać. Nie lubię wysyłać nie kwiatów, niszczymy i tak dalej. Nie wiem, może jakiś nieromantyczny jestem. No i tak. Na przykład jak chcemy, to jest jeszcze lepsze. Nie wiem, czy wiecie, ile jest w Springu adnotacji, które celem jest tylko to, żeby połatać problemy związane z innymi adnotacjami, jak na przykład to aspect J, post construct, bardzo mi się podoba. Czyli konstruktor nie konstruuje i trzeba zrobić post konstruktor. To jest fajne. Jakiś enable async, scheduling i tak dalej, żeby asynchroniczne operacje zrobić. Da się, ale moja ulubiona, no repository bin. Uwielbiam to. Naprawdę mam projekt w jednym, w którym trzeba było poodznaczać niektóre klasy, no, właściwie interfejsy, no repository bin, czyli to nie jest repozytorium. Jeszcze powinno być no user service bin, no user controller bin. Rzucę takiego pull requesta. W jednej, to jest zdjęcie z niedawno zrobione w firmie, gdzie właśnie uciekli programiści po narobieniu wielu systemów Java EE. To jest biblioteka, tak wyciągnąłem pierwsze z brzegu książki o Java EE. I śledząc ten jeden z tych problemów, próbowałem znaleźć, czy w którejkolwiek z tej książce jest opisane dlaczego. W żadnej. To jest tylko wprowadzenie. Przeczytacie to i nadal wam nie pozwala bezpiecznie kodować. A jak będziecie już na końcu jednej z tych książek, to zapomnijcie, co było na początku. Mi się to zdarza. No dobra. Dlatego to nie działa, bo to są cieknące abstrakcje oparte na magii. Kto wie, co to jest Dynamic Proxy? Proxy Rules. To jest właśnie centrum magii springowej. Jak nie wiecie, jak to działa, to naprawdę nie tykajcie springa, bo was będzie boleć co jakiś czas, bo wam się wywali na produkcji. To jest magia. Magia ma to do siebie, że działa tylko czarodziejom, czyli mi, a reszcie nie. I teraz tak. To jest coś, czego nie widzimy. Rzeczywisty koszt tej magii. To, że są Heisenbugi. Czasem coś tam, jakiś exception leci. Po co drążyć, nie? Mamy przestoje. Ja widziałem w jednym projekcie, który zatrzymał się na 3 miesiące, bo nule leciały do bazy danych. I co teraz? I siedział tam jeden wysoko płatny konsultant i próbował to rozwiązać. Nie dał rady. I powiem szczerze, ja myślałem, że to był leść. Siadłem razem z nim, patrzę, on zrobił wszystko tak, jak trzeba, jak ja bym zrobił. Dobrze, że to nie musiałem być ja, bo wyszłoby, że nie umiem. Nie wiem. W końcu wyszło tak, że zespół przepisał na MongoDB. Problem zniknął. Spoko. Nierealistyczne testy. Niestety nie mam dużo czasu, żeby pokazać, ale springowe testy to albo są szybkie, ale testują Mockito. Ja to nazywam właśnie moksturbacją. Wszystko mokujemy. Mok, 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 mok. I na zielono zawsze. Albo testują coś, ale wtedy są wolne, więc nie robimy tego za dużo. Ale i tak mogą, nawet mam projekty, które są wolne, testy z całym kontekstem springowym i tam właśnie transactional nie działał. Bo to był runtime'owy jar z serwera. I jeszcze potem nabieramy strachu przed refaktoringiem. Nie ruszaj, nie przenoś tych metod, bo zawsze jak przenosimy, to coś się dziwnego dzieje. Ha, no shit Sherlock, nie? I teraz, no i powiem, serwery aplikacji są jeszcze gorsze, bo jeszcze do tego dochodzi, że restartujesz, a to z zeszłej środy, raczej nie, z tej środy. Coś tam zmieniliśmy i nagle JBoss wstaje, mówi no class def found. I znowu, a żadna klasa w stack trace to nie nasza. I co teraz? Trzeci restart pomógł, jakie szczęście. No dobra, więc co co wam chcę powiedzieć? Spring wygląda prosto, Java EE tak samo, ale nie jest prosty. Tam siedzi gruba magia pod spodem, która was walnie jednego lub drugiego dnia, bo to jest wyciekająca abstrakcja, czyli taka abstrakcja niedorobiona. Ona po prostu, trzeba na nią uważać, dziecko specjalnej troski. I co więcej, niedawno nawet było takie, ktoś się obrawił, powiedziałem, że ja nie znam żadnego programisty, który zna Springa. Oni mówią, bo używamy Springa, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto zna Springa. Nie, ja nie znam nikogo. Podejrzewam, że Jürgen Hüller to trochę zna. Nie jestem pewny, bo z nim nie pracowałem. I podejrzewam kilka innych osób, wszyscy są związani ze Springiem. Ale z nimi nie pracowałem, więc nie jestem pewny. Ja pracuję z tym 20 lat i raczej spotykam programistów, którzy znają Springa jeszcze gorzej niż ja.
A ja bym się nie odważył. Tyle na ten temat. No dużo, ale dużo programistów zamienia linię, dodaje jeszcze jedną adnotację, drugą, trzecią. Jak pytam, skąd się wzięła, patrzę czasem potem taka metoda 7 adnotacji, połowa z nich w ogóle nie ma sensu. Ale dlaczego to jest? A skopiowałem stamtąd i zaczęło działać. Wiecie, jak to jest normalnie. Kilka razy w maju mi się to zdarzyło, bo pytałem, dlaczego. Dobra. Moje takie top 3 najgorsze rzeczy, które się zdarzają, to są tak. JPA działa na binach, udaje, że jest transparent persistency, ale potem tak. Jak macie user, który ma listę grup, robicie get group, zadziała czy nie zadziała? I się okazuje, że zależy, bo może jesteście w sesji, a może sesja już wygasła. A może nie jesteście w sesji, ale ktoś wcześniej w sesji zrobił get groups, więc lazy się podładowało. Fajnie, żeby wiedzieć, czy możecie użyć metody, to musicie sprawdzić cały kod dookoła. Zarąbiste, to w ogóle to po co jest ta metoda, skoro nie wiadomo, czy można jej użyć. Może powinna być druga, can I use this? I tak dalej. Fajne to jest. Totalnie rozwala właśnie local reasoning, a powiem, że programistom przeszkadza. Ja nie lubię SQL, ale widzę, że ludzie rozmawiają w SQL-u. Ja też rozumiem SQL, my się dogadujemy w SQL-u, a JPA nagle skłania nas, że musimy w jakimś innym, dziwnym systemie rozmawiać. Jeszcze nawet widzę, że na tyle, co ja znam JPA, to widzę, że większość ludzi tego nie umie, bo na przykład używa save'a, bo nie wie, że JPA ma dirty checking i takie rzeczy. Spoko. Serwery aplikacji. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że to już jest zło największe. Bo do wszystkich tych problemów dołączają się jeszcze problemy z ClassPathem w stanie, albo nie możecie zmienić wersji Javy. Dużo ludzi nadal jest, nie wiem, na jakiejś Javie 4, bo weszło w jakiegoś WebSphere'a, już się nie zmigruje, bo migracja z WebSphere'a 8 na 9 czy z 6 na 7 to jest po prostu jakaś masakra. Przeżywałem to. Jakby fajny standard, że przy każdej migracji jest koszmar. Dobra, a najgorszy ze wszystkiego jest JSF. Kto miał do czynienia z JSF-em? Kto by chciał zrobić jeszcze jeden projekt w JSF-ie? Nie, naprawdę, worst framework ever. Jest za tym dłuższa historia, nie chcę się nad tym pastwić. Oni chcieli dobrze, ale świat się zmienił. Ale oni nadal chcą to łatać, tego się nie da załatać. Skąd się wziął ten cały syf? Ja byłem, jak to powstawało. Dawno, dawno temu było Java EE, a wcześniej jeszcze była korba. I wtedy najważniejszą rzeczą było tak, że robimy systemy rozproszone i tam będą biny na różnych serwerach i będziemy wołać się między... I będzie transparentnie, czy on jest zdalnie, czy lokalnie i to będzie fajne. Ale to miało swój koszt, bo tych binów nie można było tak tworzyć przez new. Stamtąd się wzięły biny, Enterprise Java Bin. I stamtąd się wziął transaction, przekazywanie kontekstu transakcji i security i wszystko. To był koszt tego, że mamy lepsze RMI. I ja to rozumiałem. Wszyscy możecie śmiać, że to Java EE w wersji 1.2 to było katastrofalne, ale ono wtedy miało sens. Bo ono było zrobione pod jakąś koncepcję, która się okazała szczególnie z two-face commitem nie sprawdzać, ale ta koncepcja była, tamten sens był. A do tego doszły serwlety. A serwlety to już nie wiem, kto miał wymyślić. Ktoś po prostu był zafascynowany appletami. No teraz zróbmy to samo na serwerach, będą serwlety. Czyli klasę skanujemy, co to tam podajesz i zamiast ty tworzyć jakiś obiekt, to serwer za ciebie tworzy. Więc już nie możesz tam przekazać dependencji. To już jest naprawdę duży problem. Jak masz serwleta, to bardzo trudno jest go przetestować w sposób rozsądny. I to jest miejsce, gdzie wszedł Spring, bo jeszcze przed Javą 5 nie było generyków, więc nie można było zrobić sprytnego providera i tak dalej. Nie chcę to wszystko wchodzić, bo mi czas się kończy. Ale powiem tak, do Javy 8, do Javy 7 włącznie, ten Spring to było całkiem jeszcze okej rozwiązanie problemu związanego z tym, że Java była średnia i że wcześniej odziedziczyliśmy pewne technologie. Były alternatywy, ale one nie były jeszcze dobrze przetestowane. Ale teraz jest Java 8 i są alternatywy. Bo nie musimy już, żeby robić serwer HTTP, to używać serwletów. Nie wiem, czy wiecie. Co więcej, jak mamy Java 8, to możemy aspekty o wiele lepiej robić. Zaraz wam spróbuję to pokazać. I jeszcze są tak zwane aspekty psychologiczne. Wszyscy używają Springa, więc ja też. Kto żeby nie chciał, może się tutaj podkładać. Albo fajnie, bo też mi się podoba. Programiści, jak jest nudno, a od razu to wiadomo, wszyscy wiedzą, że logika biznesowa to jest nudna. Nikt by nie chciał tego od razu zacząć tak po prostu pisać, co tam klient chciał. Musimy najpierw pobudować framework. Najlepiej taką wielką architekturę. I to jest taki fajny moment, jak wrzucamy to i tam właściwie jak się patrzy na ten kod, te wszystkie injection, anotacje, to nie ma szansy zadziałać, a to nagle zadziała. To jest tak, to tak jak skok na bungee. O matko, zaraz się zabije, ale potem uff. Zadziałało. Jaki cud. Endorfiny. Powtórzmy to jeszcze raz. Jeszcze więcej minów. No i jeszcze syndrom sztokholmski i tak dalej, ignorowanie kosztów. To wszystko spowoduje, że my lubimy się w taką magię bawić, bo jak ona zadziała, wbrew wszelkim przewidywaniom, to mamy dodatkową przyjemność. To jest taka psychologiczna przyjemność. Rany Julek, podłączyłem tego Springa, wydawało się, że nie ma szansy zadziałać, a zadziałał. Jeszcze zaryzykujmy troś. Dobra.
I jakie są rozwiązania? Zróbmy po pierwsze w dłuższej perspektywie, co jest ważne. Ja nie mówię, że nie macie używać frameworków. Ja mówię, że nie macie używać frameworków, tylko bibliotek. Biblioteki to są... Jaka jest różnica? Kto wie? Randki a małżeństwo. Randki a małżeństwo. Z biblioteką idziecie na randkę, a jutro idziecie z inną. A z małżeństwem możecie tak zrobić, ale to tylko w niektórych krajach, a w wielu to nielegalne. I jeszcze w małżeństwie dostajecie całą rodzinę w pakiecie i to wszystko. A biblioteki możecie sobie poskładać jak chcecie. Rano jedną, a wieczorem drugą. I bez rodziny. I tak dalej. W dłuższej perspektywie biblioteki są lepsze. Biblioteki to tak, że my kontrolujemy, co się dzieje. Ja cię uruchomiam i każę ci coś tam robić. Być może mówię, wykonaj mi tą moją lambdę, ale to ja mówię, a nie, że on mi podnosi mój kod i go tam wykonuje. Być może ja dobrze skonfigurowałem, bo w frameworku, w takiej platformie, to ja już nie programuję, ja konfiguruję pod Springa. Spoko. Więc krok pierwszy do dobrości. Wywalamy serwery aplikacji, robimy jary i notebary. To już nawet Springu wiadomo. Spring się przynajmniej rozwija w odróżnieniu od Jakarta i jest Spring Boot na początek. To jest dobra droga, jeżeli jeszcze tam nie jesteście. Krok drugi, powstrzymajmy te biny. Może jeszcze jesteście w Springu, ale naprawdę nie wszystko musi być binem. I to jest rzecz, którą już od wielu lat robię i nawet no nie ja wymyśliłem, po prostu trafiłem do firm, gdzie ludzie tylko na tej warstwie fasady, rest kontrolery i tak dalej trzymali biny, a cała reszta była czyściutka. I to było świetnie testowalne i działało. I ten kod do dzisiaj tak działa. Tutaj tylko tego syfu minimum na froncie, a reszta już jest czyściutka. Fajnie. Następny krok. Naprawdę JPA to jest słaby wybór. Ja wiem, że to jest taki standard, ale są alternatywy warte rozważenia. Niestety chyba najlepsza z nich jest płatna, ale ja nie wiem, czy moim zdaniem tak te pieniądze się opłacają, bo nie są tak duże jak nerwy programistów i nule w bazie danych. A krok czwarty to idźcie w funkcję. No wszyscy wiedzą, że jestem powalony na funkcję programowania funkcyjnego troszeczkę, a nie tak bardzo jak inni. To na przykład jest serwer funkcyjny. Wiecie w czym zrobiony? W Springu WebFlux. Jest taki kawałek Springa, mówię, tam są mądrzy ludzie. I oni zrobili taki kawałek bez syfu, bez binów, WebFlux. Można to z binami używać, ale po co? I tam można podawać zamiast serwletu funkcję, która będzie wywołana. I teraz, a jak chcecie mieć security, to robicie tak zwaną funkcję wyższego rzędu. Ten kod jest nieczytelny, czyli macie funkcję, która z requesta robi response, a tutaj nakładacie na to funkcję, która sprawdzi jeszcze, czy użytkownik jest zalogowany, na przykład protokołem tak zwanym domofonowym, czyli to ja działa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się robi bardzo prosto i ten kod jest gwarantowany przez kompilator. Nie zależy od szczęścia. Testowanie jest proste, tak jak na tym workshopie z TDD. Testujemy kalkulator, jest prosto, a potem przychodzimy do pracy, jest trudno. Nie, tutaj nagle się okazuje, że z powrotem jest prosto. Nie ma skanowania klas. Ten serwer startuje w sekundy, w 200 milisekund na WebFlux, 10 milisekund na RadPaka, jeszcze fajniej. 1000 razy mogę przetestować w ciągu sekundy, serwer podnieść i uwalić z bazą danych i zrobić blackboxowe testy end-to-end. Super, 100 razy w ciągu sekundy, przepraszam. Była pomyłka, ja widziałem tutaj czujnego. Dobra, krok piąty, idźcie w monady. Na razie nie idźcie, jak jeszcze nie jesteście w kroku czwartym. Transakcja to monada, gwarantuję wam, ale to spokojnie, dojdziemy do tego. To inna historia, nie Inan. No i na koniec, może tak, już zostawmy to. Możemy sobie, nawet nie wychodząc ze Springów, redukować koszty. Trzeba wiedzieć, gdzie są te wszystkie problemy. No i po prostu powodzenia. To jest pierwszy krok, który możecie zrobić. I wystarczy tego. I dziękuję.